Pierwsze pytanie do Ciebie. Jak oceniasz grę Twojego zespołu w tym meczu? Moja drużyna grała bardzo dobre spotkanie, tak samo jak bramkarz. Cała drużyna po prostu wymiatała i mam nadzieję, że tak cały czas będą grali. Kiana, jak oceniasz grę drużyny przeciwnej w tym meczu? No po pierwsze to byli tacy sobie, bo odszedło od nich bardzo dużo zawodników, więc oceniam ich tak połowicznie. Pan Paweł, Kiana, jak się czujesz po tej fantastycznej bramce? Była bardzo super. Mam nadzieję, że będę więcej takich strzelał. No i gitara, do widzenia. Bodzio, jak oceniasz siebie w skali 1 do 10 po tym meczu? 7,5. Panie Pawle! Bodzio, jak oceniasz grę swojej drużyny w tym meczu? No, dobrze grała w obronie, w ataku też, skrzydła nawet i piękne gole były. Bodzio, jak się czujesz po strzelonej 24 bramce w sezonie? Dobrze, bramka była na zwycięstwo i idę do 30. Jak oceniasz grę obrony w tym meczu? Nasza obrona... Bartuś, jak oceniasz grę obrony klubu MKS Pogoniusz-Zdrój w tym spotkaniu? Oceniam dobrze. Cała obrona zagrała bardzo dobry futbol. Odbiór piłki znakomity. Dawid Naglik świetnie zanotował spotkanie. Patryk Wiechowiak tak samo. Było tam jeden błąd podczas rzutu wolnego, gdy Bartosz Szubas podał piłkę z główki do przeciwnika. Ale tak poza tym to obrona zagrała fenomenalnie. Czy uważasz, że mogłeś mieć czyste konto w tym spotkaniu? Oczywiście była prawie 90% szans na czyste konto. Przeciwnicy oddawali strzały, lecz blokowane była przez fenomenalną ścianę Pogoni Duszniki. No lecz był jeden błąd, który przeważył o tym i straciliśmy bramkę. Kto zasługuje według Ciebie na zawodnika meczu? Według mnie na miano zawodnika meczu zasługuje Wojtek Kijanka. Fenomenalna bramka w drugiej połowie, dająca 2-0 i spokojniejszą grę. Bramka też na wagę zwycięstwa, ponieważ potem błąd, o którym już wspominałem, stracona bramka. Też świetnie rozprowadzał piłkę po skrzydłach. Ogólnie bardzo dobrze grał w tym meczu.